Witajcie tu HoHo, a to kolejny odcinek z cyklu Takie Tam. Tym razem przygotowałem dla Was bitwę na mapie Piaszczysta Rzeka na czołgu lekkim 8 tieru w sowieckim LTTB. Dla tych, co nie znają tej konstrukcji, no to jest czołg lekki na amunicji AP, ma 170 mm penetracji, 200 bodajże 16 na APCR-ach. I największym mankamentem tak naprawdę tego czołgu jest bardzo słaba depresja działa. Jest ona naprawdę dużo słabsza niż na T-43, który wizualnie może jest podobny do tego czołgu, ale ustępuje mu pod tym względem. Jak tutaj się gra na tej mapie? Mapa, jak widzicie, grałem w 3.10 tierą w jakimś tam plutonie ze znajomymi. Generalnie archetypowe rozjazdy dla tej mapy, która się niewiele w sumie zmieniła w przeciągu ostatnich lat, wyglądają w następujący sposób. Generalnie ciężkie czołgi w gruncie rzeczy walczą gdzieś tutaj, tak? Czyli najczęstszy rozjazd dla czołgów ciężki to jest gdzieś tutaj i tutaj, zaczyna się bicie o ten kwadracik tutaj. I tutaj archetypowo tak się tymi czołgami rozjeżdżamy. Dlaczego tak? Dlatego tak, że w przeciwnym wypadku musielibyście się, próbując rozjeżdżać na flankę tutaj w linię K, musielibyście się rozjeżdżać bardzo głęboko w ten sposób. Dlaczego? Ponieważ wszystkie skróty tędy kończą się tym, że dostaniecie buły, ponieważ zostaniecie wyspotowani momentalnie przez spotera i ostrzelani podczas takiego rozjazdu. I podobnie z drugiej strony, próba wjazdu tutaj kończy się tym, że spotter, który gdzieś znajdzie się w tej lokalizacji, będzie Was spotował i możecie też dostać buły na takim rozjeździe. Dlatego z reguły wolne czołgi ciężkie z zasady zjeżdżają tutaj na dół i tutaj się biją. Medami, TDK-ami gramy generalnie tą flankę tutaj, przy czym wygodniej się gra tą flankę TDK-iem z tego kapa, na którym ja jestem, bo wtedy stajemy sobie tutaj gdzieś na tej wydmie, w tym miejscu i stąd możemy bić na to, co jest tutaj, i po prostej na to, co się tutaj wyświeci. Natomiast z przeciwnej strony TDK-ami gramy najczęściej albo gdzieś tutaj, stąd, żeby bić ze spotteru, żeby spotter strzelać to, co spotter wyspotuje. Ewentualnie stajemy tutaj, stąd bijemy, ewentualnie obronnie stąd. Wtedy mamy tutaj na te miejsca bicie, ale tutaj to jest rzadkość, tu już się bardzo rzadko staje. Nie opłaca się stąd grać, tak samo jak się nie opłaca grać TDK-ami z tej linii. To jest bardzo mocno defensywne pilnowanie swojego kapa. To miałoby sens, gdyby się tutaj coś więcej działo na tej flance, a o dziwo się tutaj stosunkowo mało dzieje. Kiedyś archetypowo medy rozjeżdżały się na tą flankę i walczyły sobie tutaj o to miejsce, po to, żeby potem zajechać przeciwnikowi na kapa. Przy czym, tak jak mówię, jeżeli się ktoś defensywnie ustawi TDK-iem tutaj lub tutaj, to bardzo ciężko jest teraz przewalczyć tą flankę i tutaj przejechać, żeby, że tak powiem, mocno nie nachytać. No ale to się zdarza, zależy oczywiście, jaki jest setup. Więc archetypowo medami generalnie powinno się tutaj rozjechać. Przy czym dobrze jest jakąś większą paczką wtedy, bo jeżeli macie sami tutaj jechać, to nie ma sensu. Ja powiem szczerze, bardzo to zależy, gdzie pojadę. Generalnie w takim losowaniu, jak teraz jest, gdybym grał medem, to bym starałbym się wtedy grać w tą flankę. Natomiast jeżeli gram medem wyższego tieru, to staram się grać tutaj, ponieważ tutaj mogę spotkać też medy wyższych tierów i tutaj się z nimi postrzelać. No i potem próbować przepychać flankę i domykać wroga, więc tak to mniej więcej archetypowo te rozjazdy tutaj wyglądają. No lightami tak naprawdę kiedyś jeszcze była takie rozjazdy, że się jeździło tutaj na tą wydmę, świeciło się, tak się człowiek tutaj kręcił albo z jednej, albo z drugiej strony. Teraz powiem szczerze, przez to, że ta flanka jest dość porzucona, mało kto tutaj jeździ walczyć, to się tak nie za bardzo opłaca. Lepiej lighta grać w tej pozycji, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, ponieważ możemy zaświecić czołgi na rozjeździe, ostrzelać je, a potem możemy się gdzieś tutaj kręcić albo z jednej, albo z drugiej strony i świecić po prostu przeciwników. Dobra, jak ja się rozjadę? No oczywiście tak jak to powiedziałem, czyli lightem postaram się stanąć tutaj i wyświecić to, co będzie ten typ próbował przejeżdżać. A ponieważ spodziewam się, że to będą czołgi ciężkie, dlatego już zawczasu zmieniłem na APCR-y, bo 170 mm penetracji z tej odległości, czyli na prawie 350 metrów, mogłoby mi nie wystarczyć, jeżeli będą tam jechały czołgi typu obiekt 277 albo jakieś tego typu wynalazki. Zobaczymy, co się tam wybierze.
No już teraz zajmiemy pozycję do spotowania. Wykorzystam sobie tutaj te krzewy, żeby też mnie tutaj nie zauważono. No i czekam. No już się pojawia pierwsza ofiara, Somua w plutonie. I lejemy. Tu już leję zapeków. No i elegancko wchodzi. Zwróćcie uwagę, już za darmo prawie 800 obrażeń zadanych. Plus mój spot. A zaświeciłem się tutaj już od kogoś. Prawdopodobnie gdzieś tam z boku. Mocno nachytałem. No ale nie poddajemy się, że nachytaliśmy. To powoduje tylko tyle, że będziemy musieli bardziej uważać. I co w takiej sytuacji? Zwróćcie uwagę. Ja tutaj dostałem spota od tego barczata, który ten sobie przejechał po tych górkach. Ten baczatek właśnie. Jak widzicie, zadałem już 800 obrażeń i z mojego spota 2100 wpadło wyświeconych obrażeń. To jest bardzo dobry już wynik. Teraz tylko pozostaje poprawić to, co tutaj jest, czyli mój własny damage, żeby skończyć to jakimś rozsądnym wynikiem. Ale nie jest źle, ostrzelaliśmy bardzo mocno czołgi. I ja już tutaj nie będę grał na tej flance, ponieważ już nie ma sensu, żebym został. Jak się znowu zaświecę, to po prostu zginę. Nie ma to sensu, uciekam stąd od razu. I uciekam tak, żeby nie dostać gdzieś spota jakiegoś dziwnego, bardzo głęboko. Zwróćcie uwagę, jak coś się stało tutaj na tej flance. Bardzo słuszny rozjazd. Dwa magazynki pojechały tutaj. E50, który przy tym losowaniu, gdy jest na topie, może spokojnie grobić. Tutaj zaczął ciężki. No i pewnie tą flankę tutaj przy tych czołgach, które tam się pojawiły u przeciwnika, spokojnie powinni tą flankę rozbić. Tu się jakieś, widzicie, objawił jakiś wózek, który tego E50 zabił. Ten gość musiał tam słabo to zagrać. Trudno powiedzieć, jak to tam wyglądało. No jednak się pojawiły też tam jakieś medy. No ja tutaj mi wpada pierwszy frag na barczacie, którego szybko tutaj upolowaliśmy. Tak mówię, nie mogę tam wyjechać, nie mogę się tam pojawić bliżej, bo momentalnie STB by mnie wziął na celownik. Pamiętajmy o tym, że zawsze kończymy lufy, czyli jak jest szansa zabić kogoś, to się go zabija. No. Jeżeli mnie ktoś teraz nie zabije, to ja mogę ten mój wynik jeszcze podwoić spokojnie, a przecież właśnie o to chodzi, żeby mi na to nie pozwolić, więc trzeba mnie zabić w pierwszej kolejności, a nie ładować po czołgach, które mają jeszcze full hubsów. Zwróćcie uwagę, stąd to jest to, co mówiłem, że jest fajne bicie, mamy widok na czołgi przeciwnika, no niestety mimo APCR-ów załadowanych, no nie mam za bardzo jak go trafić. 216 to jest za mało, żebym jego górną płytę przestrzelił, muszę próbować mierzyć tam w garnek, natomiast RNG mnie troluje wybitnie. No ale trzeba próbować, no, tak jak mówiłem. Nieprzebijalny dla mnie z tej odległości. To jest strzał z przeszło 400 metrów, czyli straty na penetracji są spore. No nic, nie jestem w stanie zrobić, że się zaświeciłem. Muszę uciekać. No ale z mojego spota znowu E5 został bułę odarty. I grzecznie sobie tutaj gramy. Póki co bitwa jest wyrównana z 3 do 3. Nikt nie zdobył jakiejś znaczącej przewagi na żadnej z flank. Nie za bardzo mam jak spotnąć tam te czołgi. Muszę się trzymać z daleka, nie mam hapsów na to. Będę próbował łowić coś z daleka. Jesteśmy lightem, tak? Pamiętamy, że lightami nie przypalamy się, staramy się grać ostrożnie. Nie ma sensu, my to nie jesteśmy od przełamywania flanki. Od tego są nasi sojusznicy w ciężkich czołgach. E5 zjechała do miasta tam. Szkoda.
dla ich drużyny, bo gdyby próbowała cisnąć tą flankę, to myślę, że spokojnie mogła sobie tutaj zagrać. A tak to uciekła do miasta, gdzie jest troszeczkę bezużyteczna, no tam nie ma za bardzo z kim walczyć, tak? Okej, tu chłopaki w ciężkim w prototypie i T69 puszują, ja się do nich dołączam. Dobra. Wiemy, że tutaj jest Somua. T69 i kolega w prototypie będą próbowali objeżdżać go z tej strony, więc ja swojej szansy będę szukał, wjeżdżając mu od tyłka strony, tak? Czyli tam próbuję przewidzieć, gdzie będzie miał skierowaną lufę i po prostu chcę przyjechać od drugiej strony. Widzimy, tak? Zauważyłem sobie, że mierzy w tamtą stronę i mogę spokojnie wtedy go zaatakować. I elegancko schodzi. Skorpion zabił naszego T69. To jest fatalna pozycja tutaj, ponieważ macie wtedy bicie z oddeków, które są tutaj i tutaj, jeżeli się zaświecicie, więc trzeba uważać. Lepiej podjeżdżać z tamtej strony, a z tej strony no, trzeba naprawdę to robić dość zręcznie, że tak powiem. Dobra, spróbujemy coś spotkać. Jest, skorpion się zaświecił, no to go polujemy. Niestety miałem przygotowanego APCR-a na T110-5. Chyba trudno, skorpion oberwie. Zmieniłem swoje na apeki. O, i jest szansa go zabić. Poczekaj, wyjedź, chłopaku. No nie, ale z mojego spota przynajmniej, dobra. Dobra, spróbujemy teraz pomóc, bijąc tą E5, ale tutaj tak jak mówię, muszę tak podjechać mądrze, żeby stąd bicia nie dostać, nie? Czyli muszę tak podjechać, żeby tutaj mnie ta skałka przynajmniej odrobinę chroniła od tamtej strony. No, jeszcze. Ale się po sobie poradzili beze mnie, więc jadę po Artę i podobijać te deki. No i Artę mamy z prawej. Tutaj schowana, wystrzeliła łatwy frag. Ktoś się zorientował, chce mnie zramować. Jest cięższy ode mnie zramował, bo mi bez powodu ja uciekam. Dobijam gościa, wpada drugi frag. No i została już tylko WZ-a. No i mamy WZ-kę. Elegancko. Z apeków od boczku wchodzi. No i kończymy bitwę. Bitwa, no fajna, wyrównana bitwa, ale końcówkę udało się tutaj podciągnąć, mimo tego, że miałem 34 hapsy od początku bitwy praktycznie. 1784 obrażenia zadane, 4112 z mojego spota, no czyli robotę jako spotter zrobiłem dobrą, 5 wyspotowanych czołgów, tak. W tej bitwie to się przekłada na 5100 w UN8. I myślę, że bardzo fajnie pokazuje, jak sobie na tej mapie radzić, mimo losowania z dziesiątkami. Prawdę mówiąc, na takich mapach te dziesiątki są praktycznie niezauważalne dla bitwy, ponieważ to się wszystko tak po całej mapie rozjeżdża, że praktycznie w najgorszym razie spotykamy jeden czołg 10 tieru, z którym wcale nie musimy walczyć, bo od tego mamy naszych sojuszników. Okej, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą mapkę i o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście nagrodźcie mnie łapką w górę. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, to oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, tak żebyście mieli zawsze dostęp do najświeższych treści. Zachęcam do komentarzy pod filmem. Staram się odpowiadać na wszystkie komentarze. Staram się doradzać itd. Także to jest kanał stworzony dla Was, żebyście się Wy mogli uczyć, więc korzystajcie z tej możliwości i zadawajcie pytania, jeżeli jakieś macie. Postaram się zawsze pomóc. Dobra, ja się w takim razie żegnam i do zobaczyska w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!